W dzisiejszym odcinku zobaczysz, jak G-Play udał się do sklepu z ciężkimi maszynami, gdzie sprzedawca zaproponował mu koparkę, buldożera i inne niesamowite maszyny. Postanowił kupić od razu 3, a następnie pojechał odwiedzić swojego przyjaciela Lucky'ego, aby przetestować je. Czy Lucky będzie zły? Tego dowiesz się w dzisiejszym odcinku. Byłoby super, gdybyśmy wbili dzisiaj 10 tysięcy kciuków w górę. Tak więc do dzieła i zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Yo, siemano, z tej strony G-Play, słuchajcie, nie uwierzycie. Zostałem strollowany, no nie uwierzycie, po prostu zostałem strollowany. Zobaczcie, co się dzieje tutaj dookoła mnie. Ktoś wyleł mi lawę i wydaje mi się w ogóle, że to Lucky zrobił. Wydaje mi się, że w 100% że to Lucky, bo jak pamiętacie, zrobiłem mu też kiedyś takiego trolla. Kto pamięta, jak robiłem mu takiego trolla, niech napisze w komentarzu, że to pamięta. Słuchajcie, w ogóle dobrze, że mi laptopa nie zniszczył. Ja teraz nie wiem, jak ja to przeskoczę, ale o kurczę, prawie się podpaliłem w lawie. Ja muszę wziąć w ogóle, zabrać laptopa, żeby nic się z nim nie stało, słuchajcie. I kurczę, muszę się dowiedzieć, czy to na pewno Lucky, ale jestem w 100% pewny. Na pewno coś z tym zrobię i nie wiem, jak ja mu się po prostu odegram. To jest naprawdę masakra, okej? Okay. Ty, kurczę, kolejny trole, ktoś mi tutaj zombiaka, słuchajcie, ustawił, widzieliście? Ja nie mogę, i kolejne zombiaki w moim domku. O nie, tego już za wiele. I trzeci, o nie, i one się spawnują nawzajem, wzajemnie się spawnują. Idźcie z mojego domku, kurczę, przeklęte zombiaki. O nie, ja się tutaj może schowam. O kurczę, o nie, ja nie mogę, widzicie? Ktoś mnie kompletnie strollował, kompleksowo mnie strollował, bo mam trolki w całym domu. To jest po prostu masakra. Zostały tutaj wysadzone mój domek i moje drzwi praktycznie. Ja nie mogę, ja stąd zwiewam, nie? To jest po prostu przesada. To jest przesada, co się tutaj wydarzyło. Słuchajcie, muszę iść szybko po pomoc. Muszę iść po pomoc. Tutaj może ktoś mi pomoże. Widzę, że tutaj dużo ludzi dzisiaj jest. Siedzi tutaj jakiś pan. Grillek jakiś jest chyba najprawdopodobniej tu robiony. Tu jakiś pan się opala, nie będziemy go budzili. Ale muszę, o, w sumie tutaj jest właśnie, słuchajcie, ratownik. Może ratownik będzie w swojej budce i on coś widział i może będzie wiedział, kto zrobił mi tego trolla, o, jak on tutaj monitoruje sytuację. Zobaczymy tutaj. O, puk, 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 ratowniku, ratowniku, można? Halo, proszę, halo. Proszę, proszę, oczywiście, oczywiście, że tak. O, witam cię. Dzień dobry, ratowniku, ja mam sprawę. Otóż dzisiaj zostałem strollowany w moim domku. Mieszkam dokładnie tutaj za ratownika budką, widać stąd mój domek. I mam takie pytanko, czy widział może ratownik coś podejrzanego dzisiaj? Nie wiem, jakąś podejrzaną osobę, która się tam kręciła czy coś, bo muszę znaleźć po prostu winowajcę i się mu odwdzięczyć jakoś, wiesz? Powiem ci, że tak, że nie widziałem nikogo dziwnego, podejrzanego, ale słyszałem jakieś dziwne krzyki, jakieś jakby coś rzucał ktoś w domu, nie wiem, jakimiś meblami albo rzeczami, to było masakryczne odgłosy. No to chyba w moim domku ratowniku, w tym fioletowym, o tutaj jakiś, widzę, plażowicz się rozłożył. Ja nie wiem, co mam teraz robić, ogólnie podejrzewam mojego kolegę Lucky'ego, ponieważ ja ostatnio mu zrobiłem takiego trolla, że mu po prostu wylałem lawę dookoła łóżka i to był taki sam troll. Ratowniku, ja nie wiem, co mam robić, doradź mi coś, proszę cię, pomóż mi. Czekaj, ja mam dla takich śmieszków, niby hiszków, jak lubią trollować, a pewnie nie lubią być sami trollowani. Słuchaj, wiem co, wpadłem na dobry pomysł, że możesz po prostu pójść do sklepu z takimi maszynami, ogromnymi, ciężkimi maszynami, są tam traktory, jakieś taplarki i w ogóle, pójdziesz tam, kupisz po prostu te rzeczy i zrobisz wjazd na chatę Lucky'emu i zniszczysz mu po prostu ten dom w zamian za to, że on ci takiego trolla wyczynił. Kurczę, super pomysł, ratowniku, tylko gdzie to jest i jak mam tam dojechać, ty? W ogóle fajny kładzik to twój jest, ratowniku, mógłbym pożyczyć? Oczywiście, że tak, bierz i słuchaj, musisz się spieszyć, zanim Lucky jeszcze wróci do domu, albo nawet, najlepiej jakby nawet był w tym domu, to wyważ mu drzwi z buta, wjeźdź i ten, i normalnie, bierz kłada i jedź. Dobra, super, ratowniku, to czekaj, o, tutaj widzę, masz benzynkę, to ja sobie jeszcze go dotankuję tutaj, okej, okay. Dotankuję na maksa i jadę, słuchaj, czym prędzej, bo tak naprawdę nie odpuszczę mu tego trolla, bo normalnie mam cały domek zniszczony, zaatakowały mnie zombie i w ogóle masakra. Dziękuję za pomoc, ratowniku, ja tymczasem już lecę, pa, na razie. Cześć. Okej. Okay. Słuchajcie, w ogóle tutaj jakiś samolot, to ominiemy. Okej, jedziemy do tego sklepu. On gdzieś powiedział, że on jest tutaj z ciężkimi maszynami i kupimy, kurczę, jakiś traktor i wjedziemy normalnie Lucky'emu na chatę. Ty, patrzcie, normalnie, kurczę, tutaj nawet słonie chodzą po tej plaży. Dobra, wydaje mi się, że już czas najwyższy wjechać tutaj po prostu na właśnie tutaj gdzieś do centrum bardziej. Okej, idziemy zobaczyć. Ty, patrzcie,
chyba dobrze trafiłem. Widzę tam na górze jakąś, kurczę, koparkę. Patrzcie, tutaj są jakieś ciężkie maszyny. To chyba tutaj idealnie trafiłem, słuchajcie. Ja nie mogę, jak ja kupię taką machinę, wow, tam na górze coś jeszcze jest. Jak ja kupię taką machinę, to normalnie zdemoluję. O, dzień dobry, witam, to pan tutaj sprzedaje te ciężkie maszyny? O, dzień dobry, tak, to ja sprzedaję te super megaśne maszyny. A co, w czym mogę ci pomóc? Super. Ja chciałbym ogólnie kupić taką maszynę, którą mógłbym zdemolować mojemu przyjacielowi po prostu dom. Kurczę, coś właśnie w takim stylu. Ma pan tutaj coś dostosowanego do niszczenia domów? Czyli ha, co tutaj? Do trollków mam najlepsze maszyny, ale to edycja limitowana. Chodź do góry, ci zaprezentuję. O, już się nie mogę doczekać normalnie, proszę pana. Niech mi pan tu pokazuje właśnie to. Widziałem już z daleka. Wow, takim traktorkiem, to jakbym mu wjechał na chatę, normalnie to by było po zabawie. I tam jeszcze jest fajna machina, normalnie kozacko to wygląda. Ja, dobra, tak, proszę pana... Ta maszyna się nazywa pożeracz bloków, ona naprawdę potrafi zniszczyć w takim czasie dom, a tamta to jest już w ogóle sztaplarko zmiażdżywaczka. Dobra, to ja bym chciał te dwie machiny i jeszcze może tego buldożera tam na dole. Te trzy machiny myślę, że starczą, żebym, kurczę, zdemolował lakiemu dom i go strollował, tak jak on mnie, bo ogólnie on mnie dzisiaj mocno strollował, dlatego chciałbym to kupić. Ogólnie mam tutaj 48 sztabek złota, okej, także proszę bardzo, tutaj panu już daję, okej, dobrze, w takim razie tutaj już są maszyny do wyboru, rzucam tutaj trzy maszyny, które pan sobie wybrał. Ogólnie to kosztowało stak, ale jeśli wziąłeś trzy maszyny, to zrobię ci chętnie, z przyjemnością, rabat. No dobrze, ja tutaj normalnie jeszcze będę do pana wracał, bo widzę, że super prawilny sklepik. To ja lecę, do widzenia, proszę pana. Okej, okay, kurczę. Lecimy, słuchajcie, bierzemy naszego kłada, wycofujemy i jedziemy na chatę Lakiego. Już się, kurczę, nie mogę doczekać, co mu normalnie tutaj sfunduje. Kurczę, zobaczycie, co się będzie działo. Jego dom po prostu zostanie zmiażdżony. Mogłem jakieś jedzenie wziąć, ale w sumie nie potrzebuję. To jest właśnie dom Lakiego, tak on wygląda. I słuchajcie, po kolei będziemy tutaj testowali. Może na początku przetestujemy buldożera, zdemolujemy mu może tutaj ogródek, okej, ale się tutaj zablokowałem, wiecie co? Zablokowało się tutaj coś. Dobra, słuchajcie, także jedziemy, zobaczcie, jak to w ogóle kozacko wygląda. Okej, teraz musimy właśnie tutaj obniżyć tą koparkę, tą na dole, czekajcie, już to robimy, uwaga, także na dół i rozpoczynamy tutaj kopanko. O tak, wjedziemy tutaj mu normalnie jeszcze w balkonik, tu będzie wszystko po prostu zniszczone, zrobimy mu tu masakrę. Co to, słuchajcie, za hałasy? Wow, co to, wow, za huki są? Halo, kto tutaj? O kurczę, Laki się obudził. Co tutaj coś robi? Laki się obudził. O nie, słuchajcie, o, wyskoczyłem aż z balkonu. Co tutaj się dzieje? Ej, Laki, niespodziankę ci robię, kurczę, właśnie tutaj kupiłem maszyny i zamierzam ci zrobić niespodziankę, słuchaj. Upgrade'uję ci domek, zobacz, kurczę, jaką fajną machinę kupiłem, widziałeś? Właśnie tutaj wsiadam, ziomeczku, i normalnie masakra, jadę. Co ty w ogóle robisz na moim podwórku? Wynocha stąd! Zobacz, kurczę, patrz, jaka kozacka machina, patrz. Wjeżdżam tu ci na chatę, uhu! No weź, tak, bo ja później będę musiał tutaj budowlaną ekipę wrzucać, żeby mi zbudowali dom. No przestań już, co ty robisz? Kurczę, za co ty się za mnie... Słuchaj, o co wydałem chodzi? Na to fortunę, żeby ci zrobić tutaj trollka, słuchaj, i zniszczyć ci po prostu cały dom. Dobrze wiem, co dzisiaj mi zrobiłeś i że to ty, kurczę, mi strollowałeś, kurczę, chatę i normalnie lawę tam wylałeś i tak naprawdę wiem, że to twoja sprawka, także teraz pożałujesz. Zobacz, co ja robię, kurczę, z twoją chałupą. Przestań, co ty robisz? Masz przekichane. Z tego już skończ, to nie ja, obiecuję ci, że to nie ja. O co tak? ci chodzi w ogóle? Przychodzisz do mnie i nagle budzisz mnie z samego ranka, niszcząc mi dom i obiecuję ci, że to nie ja ci zrobiłem tego trolla i dzisiaj cały dzień spałem. Kurczę, słuchaj, no w sumie teraz to powiedziałeś to poważnie, ja tu jeszcze miałem w zanadrzu, słuchaj, traktor. Chciałem ci tu jeszcze traktorem normalnie trochę podemolować. Zobacz, jaki sprzęt kupiłem specjalnie, żeby cię strollować i zniszczyć ci dom, kurczę. Widzę, że trochę mi się udało, ha. Niezłe wejście, słuchaj, nie, jaki no teraz super, masz na hatę. Super, tak, kolegę trolujesz, tak, kolegę. Ja ci nic nie zrobiłem, śpię sobie spokojnie i nagle wjeżdża tutaj jakimiś maszynami ogromnymi. Zaraz cię zabiorę, pozabieram te maszyny i będą moje. Co ty w ogóle tutaj robisz na moim podwórku? Człowieku, jesteś pewny, że to nie ty zrobiłeś? Ej, wyłaź, kurczę, Laki! Przestań, to, kurczę, moja machina! Ej, no nie rób tego! Słuchaj, sam tego chciałeś, razie... zaraz zniszczę tu wszystko, całą ulicę przy ciebie! Ale to jest twój ogródek, słuchaj, to możesz tu demolować. Jeśli to nie ty zrobiłeś, to kto to zrobił, co? Skąd ja mogę wiedzieć? Byłem cały dzień w domu, a ty się mnie pytasz, kto cię może strollować, no wiesz ty co?
Słuchaj, kurczę, ja nie wiem, co ja mam zrobić. Kurczę, ty w sumie... Czekaj, mam monitoring przecież w domu. To ja, słuchaj, może na kamerce sobie tutaj włączę kamerkę. Kurczę, zniszczę tutaj to. Odpalę sobie laptopa i za momencik się dowiemy, kto to zrobił. Mi się zdaje, że to ty. Jestem tego w 100% pewny, Laki. I kurczę, jeśli zobaczę ciebie na tej kamerce, to zdemoluję ci dzisiaj cały dom, okej? Możemy się tak umówić? No dobra, w takim razie okej. Ale jeśli ustalmy takie coś, jeśli że to nie będę ja, to naprawisz mi dom tak jak wcześniej i powróci do takiego normalnego stanu. Dobrze, dobrze, słuchaj. Dobra, także ja tutaj odpalam kamerkę, także chlup, włączamy normalnie telewizor i zobaczymy. Zobacz, o, zobacz, widzisz, co tu się dzieje, człowieku? O, ty! I co? Kurczę, to nie ja, widzisz? Przecież to jest jakiś w ogóle różowy Steve, człowieku. To jest jakiś różowy Steve. Co on w ogóle tutaj mnie wydziwia w tym... Widzisz to, człowieku? Patrz, co się dzieje. Ty, to on! To kurczę, różowy Steve był! Ty, w ogóle widziałeś wcześniej takiego kolesia jak różowy Steve? Ja nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem, stary! Ja tak samo nie widziałem i to jest dziwne! Słuchaj, to co z nim robimy? Może jakoś się zemścimy na nim? Kurczę, słuchaj, ja nie wiem w ogóle, gdzie go szukać. Pierwszy raz w ogóle się dowiedziałem, że tutaj mieszka gdzieś różowy Steve. Nigdy wcześniej go nie widziałem, słuchaj. Gdzie my możemy go znaleźć? Widziałeś kiedyś tutaj różowego Steve'a? Chodź za mną. Słyszałem jakieś opowieści. Coś mi teraz świta. Przypomniało mi się, że on mieszka tuż obok mnie, w tym różowym domu. To jest różowy Steve, tylko trzeba na niego uważać, bo jest bardzo niebezpieczny, słuchaj. On tak naprawdę jest... Kurczę, no ja go w pewnym momencie znam, ale nic ci więcej szczegółów nie będę mówić. Kurczę, no dobra, słuchaj, jeśli to on mnie strollował, no było widać na kamerze, widziałeś, to ja mu się, kurczę, odwdzięczę, zaraz mu chyba tutaj buldożerem normalnie na chatę wjeżdżam. Ty, w ogóle patrz, jaki dziwny dom, cały zakratowany, tu jakiś dynamit. Uważaj, Laki, uważaj, obok ciebie, widziałeś? O kurczę, o nie, co to jest? Ja nie mogę. Słuchaj, co to jest w ogóle, nie? To jest jakaś dziwna chałupa, ty, jakaś, kurczę, tutaj widzę tam jakieś trumny. Ty, dziwna sprawa, tu mieszka jakaś straszna postać najprawdopodobniej. Nie wiem, nie, czy to, kto to jest. Ty zwiewasz, ja Laki, cienia się? Ja chowam się. Gameplay, przecież to jest dla mnie, to jest ogólnie dla mnie ciężkie obserwować takie niefajne sprawy. Słuchaj, ja muszę uciekać, bardzo się boję, ja nie chcę mieć z nim kontaktu. Dobra, cienia się, to i leć sobie, uciekaj. Dobra, słuchajcie, także ja tutaj zobaczę, może tylnie wejściem jakoś byśmy weszli. Patrzcie, tutaj jest jakieś okno. Spróbujemy zniszczyć i wejść właśnie tutaj oknem. Okej, zniszczymy, zobaczymy, co tu jest. O kurczę, jakiś szkielet, dynamit. Ja nie mogę, patrzcie, w ogóle jakiś chłopczyk tam jest uwięziony. O nie, kurczę, będę go musiał tutaj uwolnić, ale nie wiem, czy ktoś tutaj mieszka, czy tu mieszka ten różowy Steve, czy co tu się dzieje, ale jest naprawdę dziwne, przerażające miejsce. Zobaczymy u góry, co się dzieje. Okej, słuchajcie, jest jakiś balkonik, widzę tu jakąś trumnę na środku, ale po kolei sprawdzimy. O nie, naprawdę jakieś straszne przedmioty, strach się bać w ogóle, co ktoś tutaj robił. Czekajcie, jest jakaś tutaj tabliczka, RIP, mama różowego Steve'a. O kurczę, czyli tutaj jest najprawdopodobniej pochowana mama różowego Steve'a. Ja nie mogę, czekajcie, w ogóle muszę szybko sobie coś zjeść, bo jak mnie on tu zaraz gdzieś dopadnie, nie wiem, w ogóle na razie go tutaj nie widzę, ale musi mi się zregenerować życie czym prędzej. Na razie nie jemy jabłka, bo szkoda, kurczę, marnować. Okej, słuchajcie, chyba zostało nam... O, czekajcie, coś słyszę. Chyba tutaj z tych drzwi dobiega jakiś dziwny głos. Czekajcie, zobaczymy. Co chodzi? Kim ty jesteś? Co ty tu robisz? O nie, przeszkodziłeś mi! Czemu zaglądasz do mojego domu bez pozwolenia? Ja nie mogę! To ty jesteś tym różowym Steve'em! To ty zrobiłeś mi tego trolla! Widziałem cię na kamerze! Dokładnie to byłeś ty! Czemu mnie strollowałeś i mi dzisiaj zrobiłeś takiego trolla? Przez ciebie mojemu przyjacielowi Lakiemu zniszczyłem pół domu, wiesz? Ha. Już ci wszystko mówię. Dlatego tak naprawdę masz po pierwsze uciekać z tego domu, bo jesteś tu nieproszonym gościem. Ej. A po druga sprawa, to tak naprawdę to Laki właśnie miał taki pomysł, żeby ciebie strollować. To Lakiego jest wina. Co, Lakiego? Słuchaj, nie uwierzę ci. On obiecał, że to nie on i że to nie jego sprawka. I co, on ci niby to zlecił i ty to zrobiłeś, czy jak to było? Tak, albo wiesz co? Zwalę całą winę na niego, bo czemu miałbym nie zwalić? On wszystko zrobił. Mam monitoring, cwaniaku, widziałem wszystko na kamerach, wszystko jest nagrane, widziałem, że to ty, cwaniaku jeden, kurczę, ja dzwonię... Ty, cwaniaku, nie wiedziałem, że masz kamerę w domu normalnie, ale słuchaj, dobra, to ja, ale Laki mi to zlecił i powiedział mi, żebym nikomu nie mówił. Słuchaj, masz uwolnić tego chłopczyka i to w tym momencie. Nie wiem, czemu go tutaj więzisz i o co ci chodzi, ale uwolnij go, rozumiesz, bo ci zaraz normalnie coś zrobię, krzywdę. Uwalniaj go, nie rozumiesz? Nie uwolnij go!
spadła z mojego domu, tutaj już wynocha. Stąd są drzwi, wynocha stąd, powiedziałem. Nie uwolnisz, przestań mnie bić, słuchaj. Kurczę, tutaj masz zakratowane drzwi, nawet się nie da tędy wyjść, jakbyś chciał wiedzieć. A kurczę, krzywdy to mi nie zrobisz, bo ty jesteś różowy jak dziewczyna, ha? O, jedzonko już musisz jeść, co? Nie śmiej się ze mnie. Nie śmiej się ze mnie, cwaniaku, tak? To sam tego chciałeś, zobacz, ja mam w ręku. O kurczę. Uciekaj stąd, powiedziałem. Dobra, nie rób mi krzywdy, nie rób mi krzywdy. Spokojnie, szybko, spokojnie. Już, teraz. Spokojnie, spokojnie. Raz, dwa, trzy. Dobra, dobrze. Już cię nie ma. Już no, idę. Powiedziałem. Już szybko. Dobra, już. Zaraz, no. O kurczę, dobra, słuchajcie, muszę się tu schować. Tu jest telefon, dzwonię szybko, pójdę do tego telefonu i normalnie idę szybko. Dobra, nie widzę go. Dzwonię szybko do Lakiego. Okej, także dzwonimy, wykręcamy numer. Halo, Laki, jesteś? Jesteś pod telefonem? Tak, halo, Laki, jestem. Słuchaj, wbiłem do tego domu różowego Steve'a, słuchaj, on tam więzi w ogóle jakiegoś chłopczyka. Najgorsze, że powiedział, że to ty mu zleciłeś, słuchaj, zrobienie tego trolla, czy to prawda? Gadaj. Kurczę, no powiem ci, że tak, było, że nie, no to nie jest prawda, ale w pewnym sensie jest prawda, bo słuchaj, on ma więzi, nie wiem, czy więzi, czy cały czas gdzieś. Tak, jest tam twój kuzyn, widziałem go, jest uwięziony, słuchaj. No to on mi groził, że jeśli mu powiem, gdzie jest chata najlepsza i najbogatsza, ty masz najlepszą chatę, to powiedziałem, że twoją, bo on chciał kogoś trollować, tak po prostu żart chciał zrobić. To wtedy wypuścił mojego kuzyna, no i powiedziałem mu, że to jest twoja chata, no. Kurczę, przez ciebie on mnie zaraz dorwie, słuchaj, i będzie koniec. Dobra, ja kończę, kurczę, dzięki, że mnie wpakowałeś, na razie. Ja nie mogę, kurczę, słuchajcie, ja nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Jak ten, kurczę, Steve mi teraz normalnie nie da spokoju, ja muszę uratować tego chłopczyka. Nie wiem, czy mam wziąć buldożera, czy co z nim zrobić, ale słuchajcie, nie wiem, no najgorsze, że nie mam żadnej broni, mam tylko kill-off, mogę z nim spróbować walczyć kill-offem, ale on ma mieczyk, słuchajcie, ja nie wiem w ogóle, nie wiem po prostu, jak to mam zrobić. Jedz to, kurduplu! O kurczę, i co ty powiedziałeś? Kurduplu, do tego małego? Tak, masz go wypuścić, rozumiesz? Wypuszczaj go, ty cwaniaku jeden! Cinaj tej kurczaki, a ty co, znowu tutaj przychodzisz? O nie, chowam się. Chodź tutaj, sam tego chciałeś. O nie, zostaw mnie, kurczę, ja uciekam stąd, kurczę, cwaniaku jeden. Mam cię, aż cię złapię, chodź tutaj. Nie rób mi krzywdy, kurczę, ja umiem w ogóle tańczyć na przykład i słuchaj, jak zaraz zatańczę, to zobaczysz, rozumiesz? O nie, ja przecież, jak ja tańca, to ja nie mam umca, umca, hara, para, ulalala. O nie, tańcz, tylko nie tańcz, nie mogę patrzeć na osobę, która tańczy. O nie, i zaśpiewam ci, człowieku, i kurczę, już jest po tobie. O nie, nie tańcz, o nie, ratunku. Tak myślałem, że ty nienawidzisz tańca, różowy Steve, kurczę. Normalnie trafiłem w dziesiątkę, zniszczę ciebie tańcem. Ratunku, jeszcze chwilę i umrę. Słuchajcie, załatwiłem go tańcem. Normalnie, kurczę, tak potrafię tańczyć, że normalnie różowy Steve został zniszczony, słuchajcie. Teraz muszę iść do Lakiego, mu o wszystkim powiedzieć. Uwolnimy jego kuzyna, a następnie najprawdopodobniej weźmiemy chyba te buldożery, słuchajcie. Nie wiem, muszę tylko tutaj, trochę narobiło się tutaj szumu, ale za chwilę tutaj normalnie wjedziemy z koparką. Muszę tylko Lakiego znaleźć czym prędzej. Kurczę, Laki to mnie w to wpakował tak naprawdę. Nie wiem, czemu wybaczę to, ale no myślę, że tak naprawdę wszystko się dobrze skończy. Mam taką przynajmniej nadzieję. Gdzie tylko on jest? Gdzie jest ten cwaniak Laki, słuchajcie? Ja tutaj chyba wezmę, słuchajcie, teraz koparę i pojedziemy właśnie koparką. Ją w ogóle można mega sterować. Mam nadzieję taką. Okej, kurczę, ona akurat nie chce coś jechać. To weźmiemy, słuchajcie, tego cwaniaka, okej. A ty i co normalnie znów tutaj robisz? Halo, tutaj u góry jestem. Gplay, znów słyszę jakieś dziwne odgłosy. Chodź, słuchaj, idziemy uwolnić, słuchaj, idziemy uwolnić twojego kuzynka, wiem gdzie jest, słuchaj, i już załatwiłem tego Steve'a. Okej, opuszczamy tutaj. Czekaj, muszę sobie przejazd zrobić. Uważaj. Co ty, Gplay? O kurczę, uważaj, dobra, człowieku. Gdzie ty jesteś, co? Co ci się stało, Laki? W ogóle tutaj jest w ogóle jakiś podwodna rzecz, że można było wskoczyć pod ziemią, ale już do ciebie idę, spokojnie. No to dawaj, chodź, czekam na ciebie, słuchaj. Musimy już uratować twojego kuzyna, chodź tutaj. Chodź, Laki, ja nie mogę... Idę, jadę już do ciebie, okej, dawaj, jedziemy. Dobra, słuchaj, ja wezmę tą machinę, bo jak coś, to normalnie zdemolujemy tutaj chałupę tego różowego Steve'a, okej. Ja nie mogę, ile tutaj już itemków było załadowanych. Chodź, musimy uwolnić twojego kuzyna, wiem gdzie on jest. Dokładnie jest w tym różowym domku, chodź. Słuchaj, załatwiłem tego Steve'a różowego, normalnie tańcem i śpiewem, zacząłem tańczyć i śpiewać. Normalnie nie uwierzysz, ale poddał się, w ogóle pokonałem go. Chodź, tutaj jest twój kuzyn, chodź.
chodź zobaczyć, człowieku. Tutaj, widzisz? Ty, to dawaj tutaj buldożerem może, co? Czekaj, najpierw go trzeba uwolnić. Weź go, bierz, a ja tutaj już ustawiam normalnie tą machinę i zrobimy mu wjazd na chatę. Zrobimy mu wjazd ostry na chatę. Uwaga. Ty, kurczę, dobra, także ja tu machinę odpalam. Uwaga, uwaga, kurczę. Człowieku, Laki, jak tam idzie? Jedziesz ze mną, kurczę? Chcesz... O, dobra, dobra, masz go. Dawaj, bierz z kurzynka. Człowieku, i zobacz, co ja tutaj robię. To jest najlepsza machina. Najlepsza machina pod słoneczkiem, słuchaj. Cały domek normalnie różowego Steve'a zostanie zniszczony. Jedziesz, zrobisz to. Czekaj, ja też coś... Dobrze, dawaj. Zrodziszczę mu całą chatę. Przekopiemy się, kurczę. Ty też wziąłeś buldożer. O, też wziąłeś, człowieku, łap. Kurczę, ale mi zabrałeś dużo życia. Zostały mi 3 serduszka. Ty uważaj, jak jeździsz, typ. To jest niebezpieczne, Laki. Kurczę, człowieku. Kurczę, ja coś innego wziąłem chyba. Zobacz, nie wziąłem sobie taką tą parkę. Nie wziąłem takiego jak ty buldożera. No dobra, no to dawaj, to przekopuj go, przekopuj. To jest właśnie, stary, twoje jest bardziej podobne do buldożera. Dobra, dawaj, ja teraz się w dług wkopuję. Zobaczymy, może jakąś tutaj piwnicę miał podziemną, czy coś, słuchaj, patrz, kurczę, jak lecę dobrze, z tym koksikiem. Dobrze, zniszczmy mu tą chatę, o, patrz, ja też tutaj wszystko zabieram pod siebie. Ty, nie miał dobra. W ogóle żadnego podziemnego pomieszczenia, dziwne, nie, jak na takiego różowego Steve'a, dziwna sprawa, ale przekopiemy mu to wszystko i wygraliśmy, Laki, juhu, kurczę, jazda, uwolniliśmy kuzyna, to jest najważniejsze.